Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, drodzy parafianie i wszyscy, którzy słuchacie mojej wypowiedzi. Na początku chciałbym szybko powiedzieć, jak wyglądała wczoraj niedziela w naszej parafii. Otóż odprawialiśmy msze święte według ustalonego porządku. Bardzo rygorystycznie pilnowaliśmy tego, żeby na jednej Eucharystii nie było więcej niż 50 uczestników. Łącznie oczywiście z organistą, z księżmi, z liczbą, ze służbą liturgiczną. No i w sumie okazało się, że było nas 302 osoby wczoraj na mszy świętej. To znaczy, że właściwie prawie wszystkie msze odprawialiśmy w kościele i nie było takiej potrzeby, aby równolegle msza się odprawiała w kościele i w kaplicy, z wyjątkiem właściwie mszy o 7 rano i o 12:30. Zgodnie z najnowszym dekretem księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Czai z dzisiejszego dnia kościoły i kaplice pozostają otwarte w naszej diecezji, dlatego też bardzo serdecznie Was zapraszamy do kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie trwa całodniowa adoracja. Można przyjść, modlić się, prosić Pana Jezusa o wszelkie potrzebne łaski, a także zapraszamy do kościoła, gdzie według porządku ustalonego, tak jak zawsze, sprawujemy msze święte. Bardzo nam zależy właśnie na tym, aby ten, kto chce uczestniczyć we mszy świętej, miał taką możliwość, dlatego jest taka w naszej parafii opcja, że gdyby było więcej niż 50 osób, no to na mszy świętej wtedy część jest w kościele, a część w kaplicy. Łączymy się z Wami duchowo, pamiętamy o Was w modlitwie, jesteśmy do Waszej dyspozycji, nigdzie nie wyjeżdżamy, pozostajemy na miejscu. Was też prosimy o modlitwę w naszej intencji. No i głęboko ufamy, że jeżeli będzie wiara w Jezusa w naszych wnętrzach, w naszych sercach, to z każdym problemem sobie poradzimy, również z tą pandemią koronawirusa. Niech Pan Jezus we wszystkim będzie uwielbiony, także głowa do góry, żyjemy dalej i jeśli będziemy razem zjednoczeni, to każdemu problemowi damy radę. Szczęść Boże!